małe to miasto, pod którego stopami swoje fale rozbija królowa Polski rzek. Niegdyś warownia ulokowana het wysoko na wzgórzu, wpierw drewniana, później wzniesiona z cegieł i kamieni z pobliskich terenów gościła znamienitych gości na przestrzeni swoich dziejów. Bywali tu królowie polscy, gościł car Piotr Wielki, odbywały się tu sejmiki trzech województw. Po upadku Rzeczypospolitej król zaborczego państwa pruskiego wzniósł na północy miasta twierdzę, która trwale wpisała się w historię grodu nad Wisłą. To właśnie pod rządami Fryderyków i Wilhelmów wcielił hakaty, grudziąc rozbijał się, zaczął na niebywałą dotąd skalę. Rosły czerwoną cegłą zakłady przemysłu różnego. Szyny kolei żelaznej przecięły ziemię biskupa Chrystiana na cztery strony świata. Rosły nowe dzielnice wokół dawnych murów pamiętających czasy Mikołaja Kopernika. Koniunktura była przednia, toteż miejscowi przemysłowcy i fabrykanci organizowali co roku powszechną wystawę rzemiosła Prus Zachodnich. Gdy nadszedł rok 1896, zdali sobie sprawę, że dorożki zaprzęgnięte w konie już nie dadzą rady dowieść wszystkich gości przybyłych tu z bliskich i dalszych stron. Postanowiono zatem, że wybuduje się szyny łączące dworzec kolejowy z terenem wystawy w północnej dzielnicy w odległości kilometrów 3. Niełatwo było pomysł przeforsować, ale rajcy miejscy ulegli uruchomieniu tramwaju konnego. Nastał czerwiec 1896 roku, kiedy uroczysty kondukt pojazdów na szynach przemierzył miasto wraz z dostojnymi gośćmi. Nowy środek transportu cieszył się takim powodzeniem, że postanowiono na jego rozwój. Wydłużono linię do Tarpna i jednocześnie zastąpiono napęd siły mięśni dzielnych perszeronów a napięcie elektryczne płynące z przewodu zawieszonego nad torem. Zakupiono 6 wozów silnikowych, które zaczęły wozić Grudziądzan w maju 1899 roku. 2 lata później ich liczba wzrosła do 13 sztuk, co wiązało się ze zwiększeniem taktu jazdy co 5 minut. Część wagonów konnych przebudowano na doczepy. Szczególną popularnością cieszyły się te letnie, które służyły przez 60 lat. Za to zmniejszyła się opłata za przejazd. Odtąd zamiast 15 fenników płaciło się 10. Do każdego pociągu w nocy odchodził tramwaj. Jeszcze jedna linia pojawiła się na grudziąckich ulicach. O ile jedynka powstała z inicjatywy przedsiębiorczych fabrykantów, to drugą linię ułożono już po przejęciu przedsiębiorstwa z rąk prywatnych przez miasto. W lipcu 1911 roku tramwaj ruszył ze zbożowego rynku do przedmieścia na południu. Dla obsługi tej linii zakupiono 4 nowe wozy i uzupełniono je później jeszcze 2.
Te wszystkie pojazdy, a było ich 19, wyposażone w silniki i tyleż samo doczepy, które kursowały w razie potrzeb, stacjonowały w małej remizie najpierw dworca kolei. Gdy już zabrakło miejsca, postanowiono powiększyć halę. W 1912 roku zniesiono zachowaną do dziś pozornię, w której nadal używa się starych urządzeń. Silnik jest troszkę młodszy, bo z 1911. Wielka wojna pochłonęła wiele istnień ludzkich. Na gruzach tyranii cesarzy odradzały się państwa, które pod uciskiem terroru wywalczyły sobie wolność. Tuż po wkroczeniu wojsk polskich spontanicznie polscy obywatele usunęli z rynku pomnik Wilusia, symbolu niemieckiej niewoli. Przetopiono go dla potrzeb grudziąskich tramwajów. Ogromne przeciwieństwo władające nie tylko tramwajami, ale i też elektrownią, gazownią i wodociągami myślało o rozwoju. Naprowadzono tory do ulicy Południowej, skąd po zaciągnięciu pożyczki przez miasto tramwaj miał pojechać dalej do przemysłowego Mniszka. W międzyczasie uruchomiono pierwszą w mieście linię autobusową, która zapewniała dojazd do kąpieliska nad jeziorem Rudniku. Wkroczenie wojsk hitlerowskich przyniosło polskim mieszkańcom terror. Komunikacja miejska, jak i inne zakłady, działała nadal mimo przeróżnych trudności. Rozważano też rozwój linii. Przewidywano, że przez najbliższe 20 lat Grudziądz rozwinie się do tego stopnia, że będzie liczyć sobie 300 tysięcy mieszkańców, a tramwaje swoją siecią oplotą nowe dzielnice, jakie miały powstać w Owczarkach, Tuszewie, Lotnisku i w Mniszku oraz planowane uzdrowisko i szpital ulokowane pośród drzew lasu ukalającego jezioro w Rudniku. Plany te zweryfikował wynik wojny rozpętany przez okupanta spod znaku swastyki, a kropkę nad i postawiły zniszczenia wojenne powstałe podczas walk o miasto w tym lutym i marcu 1945 roku. Wróciwszy do macierzy, już w Polsce powojennej, kształtów rządzonej przez zwolenników moskiewskich socjalistów, Grudziądz wraz ze swoimi zniszczeniami należał do czołówki najbardziej okaleczonych miast ojczyzny. Po wielu wysiłkach pierwszy dzwonek tramwaju rozległ się w listopadzie 1945 roku, kiedy wiodąc delegację wraz z premierem na pokładzie, pojazd na szynach obwieścił powrót normalnego życia podnoszącym się z upadku mieście. Szybko przywrócono ruch na drugiej linii. Miasto odbudowujące się i rozwijające w statystycznej rzeczywistości stało tramwajami. To też nie dziwi upór mieszkańców broniących pojazdów szynowych przed zakusami ich likwidacji ze strony władz centralnych. Mijały lata, a stare, pamiętające czasy pruskie wagony trzeba było zastąpić wozami powojennej produkcji. I takie pojawiły się w 1955 roku, wyposażone w ciężkie, ręcznie otwierane drzwi, pojazdy serii N woziły Grudziądzan do lat 80., kiedy zaczęto sprowadzać najnowszej generacji tramwaje typu 805NA. Nie było łatwo o modernizację i rozwój sieci torów. Z wielkim trudem budowano pętle na końcach linii, dobudowywano drugie tory. Ułożono też blisko 2-kilometrowe wydłużenie dwójki do zakładów przemysłowych w Mniszku. Tor ułożono na pasie piasku bez stłucznia, co sprawiało, że po kilku latach odcinek ten niestety wyłączono z eksploatacji. Dziś niewiele pali pozostało, kilka fundamentów słupów trakcyjnych i zadrzewiony pas, po którym jeździł tramwaj.
kończąca się epoka komunizmu pozostawiła po sobie obraz nie najlepszy w krajobrazie miasta. Tramwaje, mimo że nowsze, poruszały się nadal po starych torowiskach. Rozpoczęto wymianę szyn na całej sieci, postawiając ruch miniankowy na większości torowisk. Nie było łatwo, zwłaszcza że we wrześniu 1993 roku pożar strawił budynek zajezdni wraz z 11 tramwajami. Smutny był koniec wygiętych pod wpływem wysokiej temperatury wagonów. I znów grudziądzanie nie poddali się. Z pomocą wojewody toruńskiego udało się zakupić 6 nowych wagonów 805 NB oraz odbudować remizę. Na tym nie poprzestaną, gdyż niecałe 4 lata ułożono tory do osiedla Rządz oraz zakupiono 8 wagonów pochodzących z niemieckich miast Mannheim i Würzburga. XXI wiek grudziąckie tramwaje weszły w liczbie 30 sztuk. Nadal ich ruch odbywał się odcinkami jednotorowymi. Zmieniło się to po kilkunastu latach, kiedy w ramach modernizacji sieci przebudowano trasę dwójki na dwutorową na całej długości. Wyjątek jest odcinek staromiejski, gdzie niemożliwy jest ruch na dwóch odrębnych torach. Nie udało się wprowadzić w życie. Dzięki temu Grudziądz wzbudza ciekawość wśród turystów, którym do głowy by nie przyszło, że w tak małym mieście kursują tramwaje. A jednak są. Przynoszą chlubę miastu i jego mieszkańcom. Jeśli ktoś nie wierzy, niech osobiście się o tym przekona.